Mamy pewne równanie. Minus 2y razy w nawiasie y do kwadratu dodać c razy y, odjąć 3 i to ma się równać d razy y do trzeciej, dodać 12y do drugiej, dodać f razy y. Mam teraz dla Ciebie takie zadanie. Wciśnij pauzę, wstrzymaj otwarzanie filmu i spróbuj wykombinować, jakie muszą być wartości tych parametrów c, d oraz f, żeby to równanie było spełnione. No dobra, jak ja bym się do tego zabrał? Ja bym zaczął tutaj od uproszczenia tej lewej strony. I żeby to zrobić, to ja po prostu wymnożę przez to wyrażenie wszystkie tutaj po kolei składniki w nawiasie. No to zacznę od minus 2y razy y kwadrat. To będzie minus 2y razy y do drugiej to będzie y do potęgi trzeciej. Dobrze, teraz pomnożę ten drugi składnik. Przez minus 2y. Minus 2y razy c razy y to będzie minus 2c. Y razy y to będzie y do potęgi drugiej. No i wreszcie mamy ostatni tutaj składnik. Minus 2y razy minus 3. Tu mam odjąć 3, więc mogę myśleć o tym, że to jest minus 3, że to jest całe wyrażenie minus 3. Minus 2y razy minus 3 to będzie minus i minus da nam plus, dwa razy 3 to będzie 6. no i jeszcze mamy tutaj tego y. No i to ma być równe temu, co jest po prawej stronie. Ja teraz to po prawej stronie przepiszę, ale przepiszę to na kolorowo. Nic, niby nic się nie zmieni, ale może jak zobaczysz te kolory, to już od razu zobaczysz, czemu takie kolory wybrałem. Tutaj mam taki składnik z y do trzeciej, więc przepiszę go tym samym kolorem, w którym tutaj zapisałem składnik z y do trzeciej, czyli to będzie d razy y do potęgi trzeciej. Do tego muszę dodać 12y do potęgi drugiej. No i tutaj przepisałem to zielonym kolorem, dlatego że ten składnik z y do drugiej po lewej też był zielonym. No i zostaje mi tutaj jeszcze ten ostatni, który napiszę tym kolorem dodać f razy y. No i teraz mam nadzieję, że widzisz, po co użyłem tych samych kolorów. No bo teraz, żeby te wyrażenia były sobie równe, to po prostu muszę porównać odpowiednie współczynniki przy odpowiednich, zmiennych, przy odpowiednich potęgach zmiennej. Czyli na przykład współczynnik przy y do trzeciej musi być po obu stronach równania taki sam. Tutaj on jest równy minus 2, a tutaj on jest równy d. Żeby te wyrażenia były sobie równe, to te współczynniki muszą być przy odpowiednich potęgach takie same. Czyli widzimy, że d musi być równe minus 2, po prostu. No i dalej, podobnie, tutaj mam minus 2c. Minus 2c musi być równe 12, żeby współczynnik przy y kwadrat był taki sam. No to napiszę minus 2c ma być równe 12 i z tego mogę wyznaczyć c, no bo podzielę obie strony przez minus 2. Minus 2C podzielone przez minus 2 to będzie to samo co 12 podzielone przez minus 2. Tutaj się skróci, zostanie mi po prostu C równa się. 12 podzielone przez minus 2 to będzie minus 6. Czyli C jest równe minus 6. D jest równe minus 2. Może podkreślam, żeby potem było lepiej widać. No i wreszcie mamy tutaj ostatni. 6 musi być równe F. Czyli widzimy, że. F musi być równe 6. Jeżeli właśnie przyjmę d równe minus 2c równe minus 6, a f równe 6, no to dostanę po obu stronach równania to samo wyrażenie. No i właśnie widać, że to jest bardzo proste. Jak mamy porównywanie takich wielomianów, to żeby takie dwa wielomiany były sobie równe, no to po prostu porównujemy współczynniki przy tych samych potęgach zmiennej. Patrzymy na współczynnik przy y do trzeciej, patrzymy na współczynnik przy y kwadrat i tak dalej. To jest bardzo proste.